piąte miejsce w generalce i pierwsze w grupie N. Bardzo jestem zadowolony, tym bardziej, że mam problemy. Mam wywaloną szelkę pod głowicą i się auto przygrzewa, także cóż, że w ogóle dojechałem. Bardzo dobry wynik. Drugi podjazd był szybko, już bardzo szybko, już były pewne kłopoty, a udało się dojechać, bardzo fajnie. Powiedz mi, jak powrót do GSMP, czy to cieszy? Cieszy, niezmiernie. Jeszcze pierwsze miejsce, także jest dobrze. Myślałem, że sobie nie poradzę z młodymi gimnymi, a jakoś się udało. Powiedz mi, jutro czeka Cię kolejna rywalizacja i jutro już tak naprawdę z zawodnikami z zagranicy. Tak, tylko musimy w nocy zrobić auto, tak naprawdę musimy zrobić uszczelkę pod głowicą, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to tak, to pojedziemy. Prosimy o podsumowanie całego weekendu w Limanowej. No, wczoraj było fajnie, dzisiaj już mniej fajniej, ale też było ok. Mieliśmy problemy techniczne, mieliśmy w nocy uszczelkę i tak naprawdę na pierwszym podjeździe wyścigowym samochód nie miał mocy, mieliśmy bardzo ładowanie, taki kiepski czas. No drugi podjazd już było o wiele lepiej, no ale udało się chyba to nadrobić, na drugie miejsce wskoczyliśmy w klasie. Wskoczyliśmy. Powiedz mi, czy to jednorazowy powrót do GSMP w tym roku, czy planujesz jakieś inne rundy? Myślę, że przyjadę jak Korczynej na Magórski wyścig, bo Magórski jest pierwszy raz, nigdy go nie jechałem, a Korczynej też w zasadzie nigdy nie jechałem, bo w tamtym roku próbowałem pojechać, ale się nie udało, także pojawi się na pewno, także się zobaczymy. Jeszcze jedno pytanie. Pytanie, rajdy czy wyścigi? No ciężko, chyba rajdy, więcej jeżdżenia i chociaż wyścigi też mają swój urok, więcej właśnie jest, więcej jest takiej swobody, można porozmawiać. Dla jazdy lepsze są rajdy, dla towarzyskich wyścigi na pewno. Grupa N przed Państwem. No to już lepiej, jak widzimy, na tych żółtych tabliczkach.